Premier Mateusz Morawiecki w kwarantannie. Mateusz Morawiecki w kwarantannie. Miał kontakt z zakażonym. W związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, zgodnie z wszelkimi procedurami, udaje się na kwarantannę, poinformował we wtorek 13 października premier Mateusz Morawiecki. W krótkim wideo, zamieszczonym na Facebooku, premier poinformował, że w piątek 9 października miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i w związku z tym przebywa w kwarantannie. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd pracuje normalnie. Jestem w stałym kontakcie ze współpracownikami i wszystkimi służbami, oświadczył szef rządu. Kolejne posiedzenie Rady Ministrów odbędzie się w formule wideokonferencji. Uważajmy na siebie i bądźmy odpowiedzialni, podkreślił premier. Komunikat w sprawie kwarantanny premiera wydał także rzecznik rządu Piotr Emler. Kwarantanna premiera jest następstwem potwierdzenia dzisiaj rano zarażenia u osoby, z którą miał kontakt w ostatni piątek 9 października. U premiera nie stwierdzono dotychczas zachorowania na COVID-19. Nie ma też objawów choroby, przekazał. Zostały wdrożone procedury przygotowane na taką sytuację. Podczas kwarantanny Mateusz Morawiecki wykonuje swoje obowiązki. Premier spędza kwarantannę w sposób umożliwiający podejmowanie decyzji oraz kontakt z przedstawicielami instytucji państwowych, czytamy. Interia.pl zapytała rzecznika rządu, czy premier został poddany badaniu na obecność koronawirusa. W odpowiednim czasie test zostanie przeprowadzony, odparł Piotr Emler,